Już ruszyła trzecia kolejka pierwszej niedzieli rozgrywek grupowych kategorii U11 jesiennej ligi w 2015 roku na boisku białym Kamerun zielonych koszulkach kontra Węgry w koszulkach błękitnych na czerwonym boisku Japonię i Panie Maćku, pan skieruje swoją kamerę, tam się dymi z grilla, zobacz. Będzie dobrze. Śniadanie. Weź z zoomem, ściągnij, czy już jest gotowe. Lajcie. Chociaż my się rozgrzejemy. Staram się być cicho. Staram, chodźcie, do tego. A na zielonym boisku... rozpoczynamy spotkanie Wybrzeża Południowej Szwecja. Zapraszam Szwecję i WKS. Zielone i czekamy na pierwszy gwizdek, który lada moment powinien nam rozbrzmieć. Emocje biorą w górę. Piłka ciśnie po tym. No. Wiem, będzie w kopalni na zawsze. To potem pojedzie piła. A dwa razy na ten rzecz. Podanie. Brawo panowie! Dobrze. Długi palec. Dobrze! Brawo! Yeah! Pięknie! O jaka bramka, na powoska. I panowie pierwszą bramkę przeciwko Kamina Białym. W błękitnych koszulkach Węgry prowadzą z Kamerunem. Jeszcze! A ja przypomnę, że w starszej kategorii wiekowej w roku 2006 do rozgrywek zgłosiło się 29 ekip. Podzieliliśmy je na 3 grupy przez 4 pierwsze niedziele Ligi Jesiennej 2015. Będziemy świadkami meczu. Każdy ma w ostatnią piątą niedzielę finał Ligi Jesiennej rozegrany. Będzie systemem pucharowym i wtedy wyłonimy zwycięzcę Ligi Jesiennej w kategorii U11. Będzie to 18 października. Finał oczywiście tutaj na obiekcie Miejskiego Centrum Sportu. Możecie górą grać, bo tu nie panuje. Mamy już za 5-9, więc rozpoczynamy na czerwonym boisku. Jest już gotowa, ustawiona, rozgrzana i zmotywowana drużyna Danii. Zapraszam Japonię na czerwone pole gry. Ręka! Ręka pomoc, ręką mi pozwolona. Kamerun, oni się przefarbowali na kamerun, czy nie ma tych filmów? Weź, bo nie mam też filmu. Gramy. Na boisku czerwonym już rozpoczynamy za momencik spotkanie Japonia-Dania. Na zielonym zaczął się pojedynek Wybrzeża Kości Złożowej Szwecja, na boisku białym Kamerun odpowiedział na trafienie Węgry. Dawaj Rysu, dawaj! Nie. Ale ja! No, ten wykopał wódkę, dawaj. Brawo! Idzie! Brawo! Jadę mać! Brawo! Po meczu proponuję podejść do zielonej górki, tylko nie z lodami. Super! Dawać!
Brawo! Aj! Grzybek! Dowiedzą się po meczu, nie? Na szelu jeszcze było. Dobrze, wiesz, co oni są? Teoretycznie łatwiejszy przeciwnik w pierwszych fazach systemu pucharowego. Pierwsza drużyna gra z ostatnią, druga z przedostatnią i tak dalej. Takim właśnie systemem rozegramy 17 i 18 października finały Ligi Jesiennej dla kategorii U9 i U11. A teraz skupiamy się na tym, co dzieje się w pierwszym dniu rocznika 2526. Thank you.